Warsztaty, zajęcia ruchowe, seanse filmowe oraz wycieczki to niektóre tylko z atrakcji przygotowanych dla dzieci w ramach odbywającej się co roku akcji Bezpieczne Wakacje. Zespół Świetlic Środowiskowych przygotował 4 turnusy, podczas których na najmłodszych czekają atrakcyjne warsztaty. Ale również kryta pływalnia, seanse w kinie Helios, warsztaty w Sądeckiej Bibliotece Publicznej, spektakle w Miejskim Ośrodku Kultury, strefa aktywności fizycznej. Na wakacje zabieramy emocje, trening emocji, bajkoterapia w wakacyjnym wydaniu, maraton gier i wycieczki do Krakowa. Zapisy na zajęcia przyjmują także 4 świetlice osiedlowe. W tym roku tematem przewodnim programu będą bajki i legendy. Przewidzieliśmy dużo atrakcji, bo też mamy wyjścia właśnie na basen, do kina, do teatru, a także oczywiście bardzo atrakcyjne zajęcia, gdzie dzieci na pewno nie będą się nudzić. Jak co roku w akcję Bezpieczne Wakacje włącza się Pałac Młodzieży, jednak z powodu trwającego remontu wszystkie zajęcia będą się odbywać w Szkole Podstawowej nr 1. Jest dość bogata oferta, nie wprawdzie w pracowniach pałacowych, ale w salach przystosowanych lekcyjnych dla naszych potrzeb będą się odbywały warsztaty codziennie. Zapraszamy od godziny 10 do godziny 13, 14. Najmłodsi będą mogli także wziąć udział w warsztatach organizowanych w trakcie Święta Dzieci Gór. Warsztaty będą się odbywać w Parku Strzeleckim. Na wszystkie te warsztaty będziemy zapraszać codziennie od poniedziałku, od 19 lipca do 24 lipca dzieci na podwójne warsztaty, co 100 osób, 100 dzieci dziennie będziemy mogli zaprosić, będą zapisy. Natomiast Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji przygotował darmowe wejściówki na plac zabaw wodnych. Przygotowaliśmy dla mieszkańców taką niespodziankę. Każdy poniedziałek będzie możliwość odebrania 30 dwuosobowych darmowych zaproszeń na wodny, interaktywny plac zabaw wodnych. Program dla dzieci i młodzieży przygotowała także Sądecka Biblioteka Publiczna oraz Miejski Ośrodek Kultury. A inauguracja Bezpiecznych Wakacji już w najbliższą niedzielę w Parku Strzeleckim. Już w tej chwili zapraszamy bardzo gorąco wszystkich sądeczan na niedzielę, na najbliższą niedzielę do Parku Strzeleckiego i do amfiteatru na festyn, na wydarzenie rozpoczynające Bezpieczne Wakacje. Atrakcji będzie bardzo dużo, już od 15 będą różnego rodzaju animacje, zabawy dla całych rodzin, dla dzieci, a od godziny 16 wspaniały wakacyjny koncert, na który bilety jeszcze można pobierać na stronie MOSiR-u, ale należy się spieszyć, bo znikają dosyć szybko. Wszystkie zajęcia w ramach Bezpiecznych Wakacji są bezpłatne. Zapisów można dokonywać u partnerów akcji.